Zaczynamy. Szanowni Państwo, razem z posłem Jońskim od tygodnia prowadzimy kontrolę poselską dotyczącą kampanii, którą możecie zobaczyć na ulicach, w spotach telewizyjnych i spotach radiowych, a nawet jadąc PKP koleją na ekranach Pendolino Intercity. Można powiedzieć, że od 25 stycznia trwa miesięczna kampania, która będzie trwała do 28 lutego, dotycząca dezinformacji, z jaką mamy do czynienia w zakresie informacji na temat cen energii w Polsce i realnych kosztów wytwarzania i dystrybucji. Szanowni Państwo, 5 spółek Skarbu Państwa zrzuciło się na tę kampanię, ale inicjatorem tej kampanii był Jacek Sasin, dokładnie minister aktywów państwowych, który zmusił 5 spółek Skarbu Państwa, żeby sfinansowały tę dezinformacyjną kampanię, ale również w swojej treści bardzo antyeuropejską. Szanowni Państwo, dzisiaj z panem posłem Szczerbą mówimy o kampanii żarówki, która ściemnia. Otóż cały pomysł urodził się w grudniu, a dokładnie w drugiej połowie, kiedy Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe stawki na prąd. To wtedy dowiedzieliśmy się, że od nowego roku wszyscy będziemy płacili za prąd 24% więcej. Ale wtedy również w głowach polityków PiS-u pojawił się pomysł, aby zrobić kampanię, która będzie oczywiście oszukiwała Polaków, będzie mówiła o jakimś parapodatku, który w 60% z rachunku wpływa na konto gdzieś tam urzędników w Brukseli. Oczywiście kampania została sfinansowana przez spółki Skarbu Państwa, spółki energetyczne, do których my płacimy za prąd, a więc z naszych pieniędzy, po to, żeby nas oszukać i okłamać. Od kilku dni z panem posłem Szczerbą byliśmy i prowadzimy kontrolę poselską, byliśmy w siedzibie, tam nikogo nie zastaliśmy parokrotnie, ale nie o tym mowa, bo najważniejsze jest, co z tego wynika. Otóż pomysłodawcą i głową tego całego pomysłu był pan Sasin, który zobowiązał spółki Skarbu Państwa do tego, żeby one to przeprowadziły. Natomiast wykonawcą jest Stowarzyszenie Polskie Elektrownie, która działa od 30 lat, taki think tank, można powiedzieć, energetyczny, który nigdy takiej kampanii nie przeprowadza. 12 400 000 zł z naszych pieniędzy poszło, a dokładnie jeszcze nie poszło, a może pójść, jeśli tego procederu nie zatrzymamy, na wmawianie nam nieprawdy. We wszystkich miastach widzicie Państwo billboardy, są reklamówki, są nawet listownie, dostajemy informacje o tym, że to ta zła Unia Europejska, to ona między innymi jest winna temu, że mamy takie wysokie rachunki energetyczne i że płacimy jakieś za emisję CO2 prawie 60% w rachunku. Co jest nieprawdą, bo wszyscy wskazują, że około 23%, mało tego, nie płacimy do Brukseli, tylko te pieniądze są w budżecie polskim, między innymi przeznaczone na transformację energetyczną, tak żebyśmy odchodzili od węgla. To tak krótko mówiąc. I teraz, Szanowni Państwo, ponieważ to nie jest żadna kampania edukacyjna, to jest kampania polityczna Prawa i Sprawiedliwości, to my dzisiaj występujemy tutaj z apelem, ponieważ żaden rachunek jeszcze nie został zapłacony. Dzisiaj otrzymaliśmy informację, że pieniądze spółki energetycznej jeszcze nie przelały na konto Stowarzyszenia Polskie Elektrownie. Tym samym żaden rachunek nie został zapłacony, aby spółki, ponieważ prezesi spółek mają o godzinie 13 konferencję, żeby nie wpłacały tych pieniędzy, a żeby za tą kampanię zapłacił pan Sasin i Prawo i Sprawiedliwość. To jest kampania polityczna, powinni z subwencji za to zapłacić. Nie wyobrażamy sobie, żeby Polacy płacili za kolejne manipulacje, za kolejne kłamstwa Prawa i Sprawiedliwości, które są wywieszane w całej Polsce i pokazywane we wszystkich telewizjach i również w kampaniach internetowych. Chcę tylko zwrócić uwagę, że pan Sasin odpowiada za 70 milionów za wybory kopertowe. Dodajemy do tych 70 kolejne 12 za kampanię żarówkową, czyli kampanię ściemniania. To już jest 82. Pan Sasin i PiS odda 82 miliony złotych. Szanowni Państwo, być może otrzymujecie aktualnie rachunki za prąd, za energię. Jeżeli otrzymujecie te rachunki od firm PGE, Enea, Tauron czy PGNiG, to są właśnie te podmioty, które sfinansowały tę haniebną kampanię za 12 400 000 zł. Warszawiacy dobrze znają firmę PGNiG Termika,
łapcie się za kieszenie, to są ci, którzy podnieśli nam rachunki w Warszawie za gaz i oni właśnie finansują kampanię dotyczącą tej dezinformacji, dotyczącej kosztów wytwarzania energii i kosztów związanych z opłatami za emisję gazów cieplarnianych. To nie jest 60%, to jest 20%. To nie jest kampania edukacyjna, jak powiedział poseł Joński, to jest kampania dezinformacyjna i antyeuropejska, więc będziemy żądać w tej sprawie konkretnych wyjaśnień. Przede wszystkim żądamy, ponieważ otrzymaliśmy dzisiaj informację, że przelewy jeszcze nie poszły do wszystkich podmiotów i telewizyjnych, i billboardowych. W związku z powyższym żądamy od tych prezesów, tych wymienionych przeze mnie podmiotów, wstrzymania finansowania tej kampanii, a jednocześnie żądamy, żeby tę kampanię sfinansowało Prawo i Sprawiedliwość. Jest to kampania antyeuropejska, która się wpisuje w narrację tej partii politycznej. Ale również z posłem Jońskim będziemy wnioskować i dzisiaj to ogłaszamy, informujemy Państwa o kontrolę doraźną Najwyższej Izby Kontroli. Uważamy, że wydatkowanie przez te 5 podmiotów spółek Skarbu Państwa tak znacznych środków, które my de facto pokrywamy w naszych rachunkach za prąd, za gaz, jest absolutnym nadużyciem. Ci prezesi kiedyś odpowiedzą karnie i własnym majątkiem za decyzje, które w tej chwili podejmują. Żądamy wstrzymania finansowania tej kampanii. Wiemy, że kampania jest, jak powiedzieliśmy, zakontraktowana do 28 lutego, ale jest czas przerwać tę kampanię dezinformacji, kampanię antyeuropejską i oczywiście również prosimy Komisję Europejską o aktywniejszą działalność w tym temacie, w szczególności w zakresie wstrzymania takich środków, które wynikają z tej dezinformacji, która jest w tej chwili w obiegu publicznym. Szanowni Państwo, i tak na koniec, tak po ludzku, kiedy tak niemiłosiernie idą te rachunki za prąd w górę. Rząd, zamiast się zastanawiać nad tym, jak obniżać, również dla przedsiębiorców, bo dostajemy informację, że wielu przedsiębiorców plajtuje, ponieważ nie jest w stanie zapłacić już tych wyższych, dużo wyższych rachunków, to rząd, zamiast myśleć, jak obniżyć rachunki, to robi kampanię, wmawiając, że ktoś inny jest odpowiedzialny za te podwyżki. To się w głowie nie mieści. 12 milionów można było przekazać na to, żeby ulżyć między innymi tym, których nie stać na to, żeby zapłacić te rachunki. A oni wydają i robią ludziom wodę z mózgu. Tak nie może. I dlatego też uważamy, że skoro jest to kampania polityczna, niech politycy PiS-u płacą. Mają duże subwencje. Ta subwencja spokojnie akurat pokryje między innymi tą kampanię. Tyle z naszej strony. Jeśli są pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.